W którymś momencie mojego życia zacząłem się interesować kulturoznawstwem, religioznawstwem, magią. Jako że cały czas siedziałem w ezoteryce, na takich forach, no to trafiłem na temat demonologii. Zacząłem interesować się demonami oraz paktami z szatanem. W moim życiu bywało różnie. Miałem problemy w nauce, jakieś takie młodociane miłości. Stwierdziłem, że życie nie ma sensu i postanowiłem taki pakt zawrzeć. Podpisałem go krwią. Nie wiem, miałem 13 lat chyba wtedy, ale i tak taka rzecz jest zobowiązująca. Zacząłem tracić pamięć, zacząłem tracić wzrok. Przestałem widzieć w ciemności. I lekarze nie mogli tego zupełnie wyjaśnić. To było takie znikąd. Przyszedł taki rozdział w moim życiu, że wszystko zaczęło być kolorowe. Poznałem piękną dziewczynę z Łodzi, która opowiadała mi o cudownej miłości, którą dał nam Dża. Więc zacząłem się interesować tą kulturą, zacząłem o niej czytać, szukać artykułów, szukać jakichś ludzi, którzy są związani z tą kulturą, z religią de facto Rastafari. Naprawdę bardzo szybko wszedłem w to, zacząłem palić trawę, zrobiłem dready. Zacząłem tym żyć i uznawać palenie przede wszystkim jako coś religijnego, sakramentalnego, a nie zabawę. I w mojej głowie pojawił się taki głos, który uznawałem za głos Boga, który mówił mi, co ja mam robić, żeby było dobrze. To wszystko zaczęło być lepiej. Stwierdziłem, że Dża wyrwał mnie z rąk szatana, że on mnie z tego wyciągnął. Nie rozumiałem tego, ale twierdziłem, że skoro Bóg wyciągnął mnie z tego, to ja będę go słuchał, będę słuchał tego głosu w mojej głowie. I miałem coraz większe jakby takie zdolności nadprzyrodzone, jak na przykład telepatia. Zacząłem mieć wizje prorocze, jakieś wizje takie objawienia Dża na tronie, oprócz czytania ludziom w myślach. Potrafiłem narzucić im jakieś swoje myśli i wiedzieć, kiedy kogoś coś boli. Nagle było tak, stwierdziłem, że to dar od Boga. W którymś momencie, jako że miałem zaprzyjaźnionego kolegę, zawsze od niego kupowałem marihuanę i w którymś momencie mówi mi, wiesz co, mam takiego dobrego kwasa. Ja mówię, stary, przecież ty mnie znasz. Ja nie ruszam alkoholu, ja nie ruszam kawy nawet. Ja tylko palę marihuanę, bo to jest od Boga. I wtedy w mojej głowie ten głos, który mi podpowiadał zawsze, co ja mam robić, mówi mi, spróbuj raz. Żebyś wiedział, co to jest. Spróbowałem raz i jak można się domyślić, na razie się nie skończyło. Sięgałem po jakieś inne, różne specyfiki psychodeliczne. Wrzucałem sobie raz na kiedyś, było super kolorowo. Z biegiem czasu moje wizje zaczęły się robić bardzo demoniczne. Jak brałem kwasy, wszystko było kolorowe. Ale później, jak schodziły halucynacje, to wszystko robiło się szare, ciemne, znowu nieprzyjemne. Tylko czekałem od wzięcia do wzięcia, żeby znowu wpaść w taki kolorowy rytm. W którymś momencie, jak spacerowałem, w tak w ułamku sekundy przez moją głowę przeleciała taka wizja, bardzo mroczna wizja. Całe cierpienie ludzkości. Coś jest nie tak. Cały świat po prostu płonie. To było jak uderzenie młotka w skroń. Naprawdę jak wszyscy ludzie cierpieli, że prawie się przewrócili. Ciemne postacie. Chciałem czuć, że coś mnie dotyka. Do śmierci. Widziałem wszędzie, na każdym rogu widziałem śmierć. W mojej rodzinie, wśród moich bliskich zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Miałem coś takiego, że czułem, że wszystko, co jest złe na świecie wokół mnie, to jest przeze mnie. Zacząłem się odcinać od wszystkich. Nie miałem sensu w życiu. Wstydziłem się, że ja jestem zły, że ludzie przeze mnie cierpią. Zacząłem myśleć o samobójstwie. Nie będzie mnie, utnie się problem, będzie z głowy.
Tak będzie lepiej. Ale przypomniało mi się o tym pakcie, który zawarłem z szatanem. Mówię, może coś jednak jest nie tak. Może ten pakt jakoś działa. Może ten demon cały czas działa w moim życiu. Pomyślałem o egzorcyście. Ale bardzo nienawidziłem kościoła katolickiego. Zawsze wyzywałem księży. I jakoś nie miałem ochoty iść do kościoła. Zgłosiłem się do polskiej wspólnoty Rastafari. Zgłosiłem się do nich, powiedziałem, że mam taki problem, że prawdopodobnie jestem opętany. W odpowiedzi otrzymałem tylko takie słowa. Twoja dusza jest na tyle silna, żeby sama pokonać demona. Poczułem, że znowu zostałem olany, że ludzie, na których myślałem, że w ostateczności mogę na nich liczyć, stwierdzili, że jestem sam w sobie tak silny, żeby pokonać upadłego anioła. Nie wiedziałem, jak to rozwiązać. Zupełnie nie wiedziałem, co mam zrobić. I tak od niej jeszcze poszedłem na rysunek, na który uczęszczałem. Tam była taka moja koleżanka, którą znałem tylko tak naprawdę z widzenia. Za dużo w życiu z nią nie rozmawiałem, mimo że chodziliśmy od roku na rysunek razem. Zacząłem z nią rozmawiać. I wygadałem jej się z tego wszystkiego, co zauważyłem w moim życiu. Mówię jej to wszystko, a ona odpowiada mi, wiesz co, Daniel, wiem, jak ty możesz na to spojrzeć, ale ja dzisiaj nie mogę ci nic innego poradzić. Nie znam innego rozwiązania niż Bóg. Nie znam innego rozwiązania niż Jezus. Ona mi to powiedziała, ja tak na nią spojrzałem, mówię, co ty gadasz w ogóle? Jakieś głupoty straszne. Mówię, po co? Jaki Jezus? Dlaczego Jezus? Co? Przecież to nie działa w życiu. To są kłamcy. Poszedłem wtedy do domu i jak przy Ewie wszystko, co ona powiedziała, odrzucałem, tak jak wszedłem do domu, tak stwierdziłem, że kurczę, ona ma rację. Że wszystko, co przez te lata budowałem, cały mój fundament upadł nagle. Płakałem wtedy przez całą noc i następnego dnia spotkaliśmy się, ja zadzwoniłem do Ewy, umówiliśmy się i spotkaliśmy się w trójkę u Ewy w domu z takim Marcinem, jej znajomym. On opowiedział mi o tym, że Bóg mnie kocha, że Jezus umarł za mnie na krzyżu, że On wziął wszystkie moje cierpienia, wszystkie moje winy, wziął to wszystko i poszedł na krzyż z tym. Poszedł z tym wszystkim na krzyż, żebym ja mógł być wolny. Mówi mi, Jezus umarł za ciebie na krzyżu. I widzę, jak się zaciesza i mówię, co za koleś, gada mi o śmierci Jezusa, tak, okrutnej śmierci na krzyżu, gada mi z uśmiechem na twarzy. Zapytał mnie, Daniel, chcesz oddać swoje życie dzisiaj Jezusowi? Nie mam innego rozwiązania, mówię. Albo się zabiję, albo dobra, spróbujemy, zobaczymy, co będzie. Mówię, gorzej nie będzie. Spróbuję, pójdę za tym. Dzisiaj szczerze za tym pójdę, powiem tak, chcę oddać życie Jezusowi. No i powiedziałem, tak, chcę oddać życie Jezusowi. Wyrzekłem się tego wszystkiego złego, wyrzekłem się grzechu i uznałem Jezusa za mojego Pana. Powiedziałem, Jezu, ja dzisiaj Ciebie potrzebuję, żebyś Ty działał w moim życiu. I wtedy płakałem, po prostu same łzy płynęły mi z oczu i nie wiedziałem, co się stało, poczułem ulgę. Poczułem nagle, że mogę oddychać. Że mam tutaj oddech. Mówię, wiesz co, Ewa, czuję, że mam nowe dłonie, mówię. Ja nie wiem w ogóle, nie znam tych dłoni, mówię. One nie są moje, nie wiem, jak z nich korzystać. Wyszedłem wtedy z bloku u Ewy i pierwszy raz w życiu zobaczyłem światło latarni, tak, oświetlającej drzewo. Poczułem się, jakby to było pierwszy raz w życiu, bo kiedyś to widziałem, ale nie pamiętałem tego. Po prostu radość dziecka.
Lekarze powiedzieli mi, że nawet laserem się nie da wyleczyć moich oczu. To uzdrowienie przyszło, chociaż wcale mnie nie prosiłem. Widzę, że Jezus jest dzisiaj żywy. Że Ewangelia to nie jest słowo, które zostało zapisane 2000 lat temu i ono nie ma żadnej praktyki, bo ono jest żywe dzisiaj. Dzisiaj możemy uzdrawiać, możemy prorokować, iść, ewangelizować i reprezentować Królestwo Boże. Wiem, że On jest cały czas ze mną, cokolwiek bym nie zrobił. I wiem, że wszystko, co robię, robię dla Boga. Jak wiele błędów jeszcze bym nie popełnił, to On jest ze mną. I że On chce to wszystko, co było złe w moim życiu, wykorzystać w dobrej wierze.